W poprzednich odcinkach powiedziałem, że latencja, czyli opóźnienie, pojawia się zarówno na wejściu interfejsu, jak i na jego wyjściu zgodnie z ustawieniami bufora, czyli tymi ustawieniami, ale może także występować w programie komputerowym. I dodatkowym źródłem latencji są bardzo często różnego rodzaju wtyczki, procesory wtyczkowe. W szczególności dotyczy to wtyczek, które działają w trybie tak zwanym look ahead, czyli w trybie patrzenia w przyszłość. No i sztandarowym przykładem są tutaj limitery. Zresztą zobaczcie, pokładowy limiter Ableton Live daje nawet możliwość ustawienia wielkości takiego opóźnienia. Dzięki możliwości spojrzenia w przyszłość, limiter. Może wcześniej wykryć szczyty sygnału i lepiej je ukształtować. Dzięki temu uzyska, możemy uzyskać mocniejsze zgranie. No i oczywiście w tym wypadku to opóźnienie będzie pewnie ledwie zauważalne, bo jakbyśmy grali na żywo, no ale oczywiście przy odpowiednio dużej liczbie tych modułów, no, opóźnienie stanie się już bardzo, bardzo wyraźne. Zobaczcie, co się teraz wydarzy. Teraz wyraźnie widać, że to opóźnienie jest duże. Zresztą zobaczcie, spójrzcie na mierniki fal. Poziomu wysterowania widać wyraźnie, jak pojawia się tutaj fala, czyli sygnał najpierw pojawia się tu, a następnie z wielkim opóźnieniem tutaj efekt fali. Informacje o tym, jak duże opóźnienie generuje wtyczka, możecie szukać także w instrukcji. Niestety, w wielu wypadkach producent dość lakonicznie wypowiada się na ten temat, i tak na przykład w instrukcji Ozon 6 znajdziemy taką informację, że najbardziej, najbardziej wymagającym trybem jest IRC3. I tutaj pojawia się zwykle największa latencja. Sprawdźmy zatem, uruchomię sobie teraz tutaj procesor izotop Ozone. A niech będzie to właśnie moduł Maximizera. A więc w trybie IRC1, niewielkie opóźnienie, w trybie rc 2 opóźnienie słychać już i widać wyraźnie. Przy czym bardzo ważna uwaga, nie ma znaczenia, czy ten efekt umieszczę tutaj, czy też umieszczę go jakby w tym samym torze audio, na przykład na szynie master. Nadal będę miał do czynienia z tym samym opóźnieniem. I jeszcze jedna ważna sprawa, to już specyfika programu Ableton Live. Wyłączenie efektu za pomocą tego przycisku nie oznacza wyłączenia go z toru, a jedynie przełączenie w tryb ominięcia. Oznacza to, że nawet jego wyłączenie... Powoduje, że to opóźnienie maleje. Inaczej jest w przypadku programu Cubase. Tutaj mamy możliwość nie tylko przyłączenia efektu w tryb ominięcia za pomocą takiego to przycisku bypass, ale także całkowitego rozłączenia wtyczki. No tutaj możemy się liczyć z jakimś niewielkim klikiem, cichym trzaskiem. I tutaj ciekawostka, w programie Cubase możemy sprawdzić, jakiego rodzaju opóźnienia generują poszczególne wtyczki. Wystarczy otworzyć okienko Devices, Plugin Information i zwróćcie uwagę, jest tu taka kolumna, która nazywa się Latency. I możemy teraz posortować sobie wtyczki według latencji. Jak widać, najwyż, największe opóźnienia generują właśnie wtyczki, które... No, są masteringowe, działa tam jakiś rodzaju limiter na przykład, bądź też są to wtyczki, które, które służą oczyszczaniu, odszumianiu sygnału. Te wartości oczywiście podane tutaj należy traktować z, przymrużeni z przymrużeniem oka, ponieważ tak jak widzieliście, opóźnienia generowane przez procesor OZON 6 są różne dla różnych trybów. Co więcej, na przykład dla iZotope Nectar możemy uzyskać zerową latencję, ponieważ tą wtyczkę akurat można przyłączyć w tryb ominięcia. Już prezentuję o co chodzi. Oto panel wtyczki Nectar 2. Zwróćcie uwagę, jest tu taki mały przycisk, który nazywa się Mixing Mode. Po przełączeniu w Tracking Mode możemy sprawić, że, że obciążenie procesora będzie mniejsze, mniejsza będzie latencja, bo wszystkie efekty, takie jak bramka, DSR, kompresor, limiter, korekcja intonacji zostaną przełączone po prostu w tryb działania na żywo tym, że poszczególne wtyczki wprowadzają różne wielkości latencji. Nie musicie się przejmować, ponieważ wszystkie programy DAW troszczą się o tak zwaną kompensację latencji. Jest ona całkowicie automatyczna, także wszystko to dzieje się jakby wewnątrz komputera także kiedy uruchamiacie odtwarzanie, wszystko jest ze sobą synchronizowane. No dobrze, to tyle na temat opóźnień wprowadzanych przez wtyczki. Dzięki i do zobaczenia.